Anna Dymna to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek. Urodzona 20 lipca 1951 roku w Legnicy, od najmłodszych lat wykazywała talent i pasję do sztuki aktorskiej. Niewiele osób jednak wie, że w rzeczywistości nazywa się inaczej. Historia zmiany imienia Anny Dymnej jest równie niezwykła, jak jej kariera i życie prywatne, dzieciństwo było pełne miłości i ciepła rodzinnego. W rozmowie z wysokimi obcasami wspominała, jak spędzała czas z rodzicami i braćmi na wspólnych brach i wyjazdach na ryby. Pomimo skromnych warunków, jej rodzina potrafiła cieszyć się każdym wspólnie spędzonym momentem. Z mamą chodziłyśmy na łąki. To są chwile, które do dziś dają mi siłę. Rozkładałyśmy kocyk, i każda się oddalała w inną stronę. A potem robiłyśmy konkurs, która zebrała więcej gatunków kwiatów. Uwielbiałam to. Tyle cudów wokół mnie, po których biega i mogę je wziąć do ręki. Wspominała aktorka. Po narodzinach przyszłej gwiazdy każdy członek rodziny miał inny pomysł na imię dla dziewczynki. Ojciec uważał, że Anna to najpiękniejsze imię na świecie. Dziadek inspirował się powieścią królowa Krystyna, a mama marzyła o posiadaniu dzieci o imionach Jasi i Małgosia. W rezultacie. W akcie urodzenia zapisano wszystkie te imiona, choć mogłoby się wydawać, że ojciec przyszłej aktorki postawił na swoim. W rzeczywistości ostateczna decyzja nie należała do niego. W latach licealnych przyszła gwiazda zdecydowała się na zmianę imienia, wybierając to, które podobało się najbardziej jej ojcu, Anna. Choć dla najbliższych pozostała Małgorzatą, bo tak właśnie otrzymała na imię w Dniu Narodzin. Debiut teatralny miał miejsce w 1970 roku na deskach Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego, gdzie zagrała rolę Isi i Chochoła w Weselu Wyspiańskiego. Już jako studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej wykazywała niezwykły talent, który nie pozostał niezauważony. Filmografia Anny Dymnej jest imponująca, od Janosika Nie ma mocnych i kochaj albo rzuć, Pozna Chora, Królowa Bona i Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny. Każda rola, którą kreowała, zapadała głęboko w pamięci widzów i krytyków. Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie nagradzana, zdobywając między innymi Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Srebrny Krzyż Zasługi Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele innych prestiżowych wyróżnień. Prywatnie trzykrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był Wiesław Dymny, artysta związany z piwnicą pod Baranami. Ich małżeństwo, pełne pasji trudnych chwil, zakończyło się nagłą śmiercią Dymnego w 1978 roku. Aktorka, choć wychodziła za mąż jeszcze dwukrotnie, zachowała jego nazwisko jako wyraz pierwszej wielkiej miłości. Drugim mężem aktorki był Zbigniew Szota, z którym ma syna Michała. Związek ten jednak nie przetrwał próby czasu. Obecnie Anna Dymna jest żoną Krzysztofa Orzechowskiego, reżysera teatralnego i byłego dyrektora teatru Im, Juliusza Słowackiego w Krakowie. Anna Dymna jest nie tylko wybitną aktorką, ale także osobą o ogromnym sercu. W 2003 roku założyła Fundację Anne Demnej mimo wszystko, której celem jest pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym. Fundacja organizuje liczne projekty i buduje ośrodki terapeutyczno, rehabilitacyjne, przynosząc ulgę i wsparcie wielu potrzebującym.